Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Może nas szokować zachęta do pozyskiwania sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Zobaczmy to, co w świecie jest niegodziwe, złe. Powiedziałbym przestępcze w takim wymiarze prawa karnego. Wykorzystujemy również dla dobra. Bo człowiek nie jest zły. Człowiek jako stworzenie Pana Boga nie jest zły. Wszystko, co Bóg uczynił, było, jest bardzo dobre. Ale czyny człowieka są złe. Człowieka stać na złe wybory. I zło powinno również ostatecznie przyczyniać się do wielbienia Boga. Znamy to takie polskie stare powiedzenie. Nawet i diabeł nosi kamienie na budowę świątyni. Nawet i diabeł nosi kamienie. To znaczy, sytuacja zła, w którą popadniemy, ona powinna prowadzić nas do potężnego przebudzenia i powiedzenia dosyć. Od tego momentu rozpoczynam inne życie. To, co niegodziwe, może prowadzić do przebudzenia sumienia. Należy podprowadzić człowieka do odkrycia tej obrzydliwości, która zawiera się w niegodziwości. Jak zwalczać pokusę? Jak zwalczać sytuację, która prowadzi mnie do grzechu? Wyrażać w sobie najgłębsze obrzydzenie. Zauważmy, wzgardzić pokusą. Wzgardzić tym, co było dotychczas moim grzechem. Nigdy nie gardzić sobą. Nigdy nie gardzić człowiekiem, który grzeszy. Ale wyrazić pogardę i niechęć i obrzydzenie do tego wszystkiego, co mogłoby mnie doprowadzić do upadku. Można i trzeba być wiernym. Zaczynamy wierności od spraw małych, wydawałoby się nieistotnych, prozaicznych. Nie ma czegoś, co byłoby nieważne dla człowieka. We wszystkim zaznacza się nasza wierność lub niewierność Panu Bogu. Uczciwość jest wiernością. I tu pytanie, czy ja jestem człowiekiem uczciwym? Można być człowiekiem sprawiedliwym albo udawać sprawiedliwego. Udawanie męczy. Można zmęczyć się budowaniem własnego wizerunku na użytek innych. Tymczasem chodzi o to, żeby żyć. Żyć naprawdę. Niczego nie udawać, nie grać określonej roli. Sądząc, że nikt się na tym nie pozna. Życie prawdziwe jest życiem przyjemnym. Przed Bogiem nie trzeba udawać, żeby być kochanym. My jesteśmy kochani przez Boga, również wtedy, kiedy błądzimy. Zechciejmy teraz wyrazić Panu Bogu swoją wdzięczność za Jego miłość.